Autostradowa obwodnica Wrocławia, która miała ułatwiać kierowcom dojazd na duże imprezy, dziś tej roli nie pełniła. Węzeł przy stadionie został zamknięty dla większości samochodów. Ta trasa na co dzień cieszy kierowców, ale niektórym sprawia spore problemy. Są tacy, którzy narzekają na złe oznakowanie i gubią się na zjazdach. A na sąsiedztwo AOW skarżą się mieszkańcy ulicy Maślickiej z powodu dużego hałasu. O tych problemach w relacji Łukasza Ciony. Autostradowa obwodnica Wrocławia od razu stała się ważną arterią komunikacyjną miasta. Dziennie przejeżdża nią 45 tysięcy aut. W przyszłości ma być ich nawet 60 tysięcy. Wielu kierowców narzeka jednak na złe oznakowanie obwodnicy. No jadę pierwszy raz i zjechałem nie tu, gdzie chciałem, więc wychodziłoby, że chyba jednak nie do końca jest dobrze oznakowane. Jak się wyjeżdża z Mokronosu na Warszawę, źle oznakowane jest. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Michał Nowakowski odpowiada, znaki są ustawione zgodnie z prawem, ale do końca roku będzie ich znacznie więcej. To w interesie miasta jest, aby jak najszybciej powstało oznakowanie kierunkowe na arteriach miejskich, które wskaże drogę kierowcom, aby jak najszybciej z centrum przedostać się na obwodnicę autostradową. Cieszymy się, słysząc informację, że takie oznakowanie będzie jeszcze instalowane w mieście w tym roku. Problemy z obwodnicą, choć nieco inne, mają też mieszkańcy ulicy Maślickiej. Obwodnica oddalona jest od ich balkonów zaledwie od kilkadziesiąt metrów. Zaczyna budynek pękać, Państwo widzą. No w nocy to światło tutaj w okna świeci całą noc. No i słychać hałas, słychać jazdę wozów, wszystko. Mieszkańcy ulicy Maślickiej z hałasem będą walczyć co najmniej rok. Tyle potrwają specjalistyczne badania prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Po tym czasie być może część mieszkańców trzeba będzie nawet przesiedlić z uwagi na pękający budynek i zbyt duże natężenie hałasu. Wrocław, Łukasz Ciona.